Dziś pijemy wino Lovrec z winnicy Mariana Lovreca ze Słowenii, z miejscowości Desternik. Ponieważ wino jest prosto z winnicy, a więc kapslowane jest, nie ma żadnej etykiety, a więc nie wiemy, ile jest alkoholu. Niczego nie wiem. Wiemy, że jest białe i wytrawne. Barwa jasna. Jest dobrze schodzone. Sam raz na letnie dni. Z tego, co rozmawiałem z właścicielką winnicy, to jest to kupaż wielu szczepów, które oni tam uprawiają. Co ciekawe, u tych państwa można wynająć sobie nocleg. I co? Można u nich normalnie nocować, zamieszkać sobie na dzień, na dwa w drodze na Czarnogórę czy w drodze na Chorwację. Bardzo fajna miejscówka, polecamy. A, wino kosztuje 3 euro. Także bardzo dobra cena. No i co my tu mamy? Ananas? Jakaś dla mnie to taka trochę lekko brzoskwinia. No zimne jest schodzone, to nie, nie wyczuwa się wyraźnie z zapachu. Ale w smaku bardzo przyjemne, kwasechowe. No i... Tak, w smaku jest wyraźna dobre, kwasowość. wyraźne, tak. Wyraźnie zaznaczona kwasowość. Proszę. A nos. Na lato schłodzony bardzo dobry. Bardzo dobre. Myślę, że bez zbędnych ozdobników owocowych. No ale co ma w sobie? Owocowych mocno nie czuć. Nie wyczuwa się, ponieważ jest schłodzone mocno. Winogrona białe. Może trochę. Winogrona białe ma. Tak, bo to jest winogronowe wino. Winogronowe. Nie, ale jest kwasowe, ale jest przyjemne. Jest. Nie jest jakieś takie Goryczki intensywne. nie ma. Goryczki nie ma żadnej tak. Po smakach. Nie Może jest. to jest winowe trochę. No, dla mnie ewidentnie, że nie. Ewidentnie nie jest to taki koncentrat czasami, że pijesz takie aż gęste. Nie, to takie przyjemne, tak, salat do picia na ciebie pewnie. Nie, przede wszystkim samo miejsce, sama winnica jest bardzo fajna. Można tam i zjeść, i dobrego wina się napić, i przenocować, tak jak mówiłem. W Słowenii w rozsądnych cenach możecie odwiedzić, nie wiem, Booking.com czy coś takiego znaleźć. A punktację przejść? Proszę cię bardzo, jeżeli już tak szybko nie masz nic więcej do powiedzenia, to jak No, najbardziej. bardzo fajne, świeże, przyjemne. Bardzo pijane. Tak, schłodzone na gorące dni jest bardzo dobre. Ta brzoskwinia gdzieś tam wychodzi. Tak jak na winie. To co? Słabe się oddajemy. Tak. Także fajnie, jakbyście byli przejazdem gdzieś tam na Słowenii, to zachęcamy do odwiedzin winnicy Lovrec pana Mariana w miejscowości Desternik, gdzie wino kosztuje 3 euro. Także litrowa butelka. Litrowa butelka. Można wypić na miejscu jak najbardziej. Też gościom dają ze sobą od czasu do czasu. A 3 euro to nie jest wysoka cena. Polecamy.